ty toruj.pl. Pierwsza majowy ugrupowań lewicowych w naszym mieście. Krzysztof Podgórski ze mną, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jeśli się nie mylę. Zarządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Panie Krzysztofie, Państwa program jest generalnie bardzo prosty. Pan chce zabrać mi 80% moich pieniędzy i uważa Pan, że je lepiej wyda ode mnie. Dlaczego Pan uważa, że lepiej dysponuje Pan moimi pieniędzmi ode mnie samego? Nie 80%, ale zgadza się. Lewica na całym świecie jest zwolennikiem redystrybucji dochodu narodowego. Instytucje państwowe w ramach idei solidaryzmu społecznego uznajemy to jako lewica, jako rozwiązanie sprawiedliwe i skuteczne w imię właśnie wartości takich jak solidaryzm społeczny, równość, również równość ekonomiczna. Ale równość ekonomiczna, ale to są dalej moje pieniądze, przecież ja mogę je przekazać na cele charytatywne, powinienem nimi dysponować. Prawo własności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Nie. Jednym z głównych praw człowieka jest również wartość, jaką jest godne życie i aby nie było obszaru biedy, niedostatku, aby była równość startu. Państwo jako skuteczny element samoorganizacji społeczeństwa musi dysponować stosownymi środkami finansowymi. Nie ma innego wyjścia jak ściąganie tych środków poprzez podatki. Jak klasyk powiedział, dwie rzeczy są pewne, podatki i śmierć. Ale czy podatki aż na taką skalę może w takim razie w ogóle zlikwidować obrót majątkowy w tym kraju? No bo to jest w sumie taki ostateczny kryterium komunizmu. Czym innym jest komunizm, czym innym socjalizm. Ja jestem członkiem partii socjalistycznej, członkiem szeroko rozumianych ugrupowań socjalistycznych i socjaldemokratycznych w ramach Unii Europejskiej i nie ma mowy o czymś takim jak komunizm. Czemu cały czas te podatki są podwyższane? Te argumenty ekonomiczne za ich podwyższaniem, powiedzmy, że jeżeli ktoś popiera socjalizm, to jest w stanie to zrozumieć. Natomiast fakt, że one cały czas rosną. Kiedy się zatrzymacie? Do 103% dojdziemy jak w Szwecji? Panie redaktorze, niech pan zapyta rządzących Platformy Obywatelskiej. A jeżeli byście byli u władzy, to... Natomiast niech pan zapyta społeczeństwo, czy woli żyć tak, jak żyją obywatele Szwecji, Norwegii, Danii, gdzie socjaliści, Finlandii, czy chcą, tak jak powiedzmy, w krajach skrajnej biedy, Ameryka Łacińska, gdzie jest wojujący liberalizm. No, to jest kwestia wyboru. Mi bliższy jest układ skandynawski. Kwestia wartości. Pan ma inne poglądy, ja mam inne. Ja uważam, że będą być tak jak w Szwecji, w Norwegii, Finlandii, Holandii, Danii. Bardzo serdecznie. Antitoruj.pl